porządków trochę trzeba zrobić. To łomatko poprać wszystko i powrót do rzeczywistości następuje, bo wszystko śmierdzi. Cytryn? Co to? Lodówka po kiełbasie, ale musi pachnieć w głowie strasznie mocno. Kiełbasy, kaczki, różne takie smakołyczki. No chodź, Cytryna. My się do fury przyzwyczaić, bo jak się przesiadam z patrola do lifa, to matko kochano, tam możecie mierzyć przyspieszenie kalendarzem. 100 W to już jest prędkość kosmiczna. Maksymalna to jest 110, bo już więcej to nie pójdzie. Huk i cały czas jest but w podłodze, nie? A tutaj nie można but w podłodze, bo wtedy jesteście... lecicie przez środek ronda, jak macie but w podłodze, tak więc teraz musi nastąpić tak zwana aklimatyzacja. Ale nie o tym, bo się zbliża, słuchajcie, też wakacyjny czas i pewnie będziecie gdzieś tam wyjeżdżać. Na Ukrainie już w ogóle w maskach nie chodzili, to tam pojedyncze osoby jakieś, które widziałem. I w sklepach już bez masek, i na stacjach benzynowych bez masek, tak więc dużo fajniej niż u nas. Ale wracam do tych wakacji. Mam playa, jak wiecie, telefon, albo jak nie wiecie, to już teraz wiecie, że mam playa, którego używam, i jest sytuacja taka, że dwie osoby, które jeszcze były na wyjeździe z playem, takie coś doświadczyły, że pomimo, że oni mieli wyłączoną w ogóle transmisję danych, wyłączona transmisja danych, a ja miałem przełączonego na SIM-a takiego wyjazdowego, który miał wykupiony pakiet ukraiński, to i tak codziennie ten play do wysokości tam 250 zł pobierał se opłata roamingowa. W jeden dzień 2 MB, pstryk, tam 6 dyszek. Drugi dzień 2 MB, pstryk, 6 dyszek. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Kurwa, wariacie. Co tu się dzieje? Tak więc tak sytuacja wygląda. Chciałem was na to uczulić, bo wydaje mi się, że to jest jakoś grubymi nićmi szyte. I wydaje mi się, że to jest albo jakiś błąd w systemie, albo gości, albo po prostu wchujat nam tradycyjnie i ludzi chcą przyciąć na tym, że mieli niewyłączoną transmisję, ale tu się nie może to zdarzyć, bo ja specjalnie przełączyłem się już na eSIM-a z transmisją ponad 100 km od granicy, żeby nie było właśnie takiego fuck-upu, że gdzieś tam się po sobie podjadę pod granicę, a już pod granicą jestem w ukraińskiej sieci. Tak więc ja sobie przełączyłem to naprawdę daleko, daleko, daleko przed granicą i te osoby, które jeździły na offroadzie i też miały w playu taką opcję, to też sobie przełączyły, wyłączyły w ogóle transmisję danych długo, długo przed granicą. Tak więc nie wiem, czy to można reklamować, czy to nie można reklamować, jak to wygląda ten proces, bo dzisiaj napisałem sobie na czacie z konsultantem, ale konsultant mi powiedział, żebym im udowodnił, że nie korzystałem z ich danych. Tak więc no trudne to jest do udowodnienia, no jedyne co mam, to mam wyciąg z mojej e-karty, że tam transmisja danych schodziła, no ale nie wiem. To jest sprawa chyba dla jakiegoś urzędnika, który to zbada, bo wydaje mi się, że w sezonie letnim chcą sobie dodatkowo podreperować budżet właśnie takim dziadostwem, naciąganiem ludźmi. Bo jeszcze gdyby to było, no nie mogło się to wydarzyć, bo już mnie raz skosili, jak byłem w Bieszczadach w zeszłym roku, że gdzieś tam żeśmy jeździli przy granicy ukraińskiej i mi się przyłączyło na ukraińską sieć, no to wtedy to wiedziałem, że tak jest. A teraz się specjalnie wykupiłem sobie e-kartę w Polsce i jechałem z nią od, no długo, długo, długo. Tak więc ostrzegam i jakieś może sugestie na to macie, bo 2,5 stówki to można sobie dobrą imprezę z 2,5 stówki zorganizować, a nie wydawać na coś, czego żeście nigdy nie skorzystali. Paweł mnie namawia na tak zwaną keto dietę. Nie wiem, kupiłem wszystko. Cebulę, alkohol, zero, napój, frytki, ser, parówki, ser. Wiedział mi pokrótce, że tak naprawdę to keto to jest mniej więcej to, co żrem, tylko bez chleba, makaronów, ciast, ryży i strączkowych. I można pić alkohol. No to w zasadzie mogę przeeksperymentować przez tak zwane wakacje, nie? Zobaczymy. Czy tak jesteście znudzeni tą fast foodową, to może zrobię keto. Nie wiem, czy będzie to dobre, ale podzielę się z wami. W zasadzie sezon grillowy, to czemu nie zrobić eksperymentu takiego? I założenia, jakie on mi przekazał, nie weryfikowałem, ale on podobno już rok jest na tym keto. Założenia są takie. Tutaj pan trochę nie ogarnia kuwety, no ale dobrze, zaczekam, niech sobie spokojnie wyjedzie bez stresu. Założenia są takie, że oprócz tego, co zazwyczaj jem, czyli dużo mięsa,
to wyrzucam z tego to, co wam powiedziałem. Te chleby, ryże, kasze, no wszystko mączne, nie? Czyli węglowodany, no i cukry, zero cukru, czyli już taki energetyk, który raz na jakiś czas u mnie wskakuje, to ma być bezcukrowy. No to niech i tak będzie. A tak jak mówię, jest lato, jest sezon grillowy, to może właśnie bym skorzystał z okazji, żeby... Kurnie, jak się ciepło zrobiło, te panie takie coraz bardziej porozbierane, aż się mile jeździ. Wieszam się, ale generalnie będziemy keto robić. Zrzucę sobie kilka potraw, które robię. To mi powiecie, czy to jest dobrze, czy niedobrze. A po wakacjach... nie wiem, czy fast foodowo się nic w zasadzie nie zmieni, bo jak idę na burgera, to muszę wrzucić bułkę z tego, chociaż jest to składnik dość istotny. To się najpierw skupić trzeba najbardziej na stekach i na takich rzeczach. Także stekownie, może wakacje ze stekiem zrobię. Karkówkę kupię, mam jeszcze te takie do macerowania tych karkówek od pana Kluski. Bo co ciekawe, do tego wszystkiego jest tam dozwolony majonez, dozwolona musztarda, dozwolony ketchup. Wygląda, że to jest w sumie proste. Oprócz tego chleba i cukrów trzeba wyrzucić. Spróbuję. Nie obiecuję, że się utrzymam, bo żeby potem nie było znowu płaczu i hejtu, ale podejmę próbę. No, dzisiaj rozpoczynam ten temat. Także śniadanie. Że tyle tych słuchawek jest w ogóle na rynku. Przecież to jest już, nie wiem, a domyślam się, że tu nie jest największy wybór, ale to już jest kilkaset modeli. Marian szuka do biegania wodoodpornych, żeby mu się nie popsuły po trzech biegach. Jakieś sugestie? Może ktoś też biega i coś mu się nie psuje za szybko. Super oferta. Powinienem sobie wziąć. Za 24 zł koszulka z Zenkiem. Myślę, że cieszą się tutaj zajebistym powodzeniem. Miliony sztuk się sprzedają. U mnie keto propozycja. Kiszony ogórek. Jak to się nazywa? Szpinak. Suszone pomidory, rybka bez żadnych panierek, a Marian proszę, proszę, wszystko, na bogato. Dokupiłem sobie jeszcze trochę serków różnych takich, bo to można, orzeszki można, z tego co wiem. I trafiłem mój Old Amsterdam. Zajebisty jest, polecam wszystkim Old Amsterdam. Niestety nie jest najtańszy. Zamówiłem sobie na Amazoniku pilota do Apple TV, bo tam... Był pokazany jako ten nowy pilot do Apple TV, ale okazało się, że przysłali jeszcze tego starszego, czyli tego aluminiowego pierwszego pilota do, nie wiem, to jest Apple TV chyba dwójka. No i muszę odesłać. Trochę lipa, bo ten nowy kosztuje 280, tu się pojawił super tanio, tam za stóweczkę, czy 100 z okładzikiem, nie pamiętam już dokładnie, bo kupowałem oczywiście na wyjeździe gdzieś, kurnia, na połoninie bez internetu, ale okazało się, że to niestety nie to. Bo stwierdziłem, że w ogóle nie ma sensu wymieniać tego Apple TV na ten nowszy, z mojego punktu widzenia oczywiście, bo niby procesor nowszy, A12, w starym była 10X, ale tamten był z X-em, ten jest bez X-a, różnica w wydajności w sumie niewielka i tak naprawdę w moim życiu nic on więcej by nie wniósł, oprócz tego nowego pilota, który na upartego można kupić za 380, a mam nadzieję, że się pojawią trochę tańsze gdzie niegdzie za czas jakiś, bo chętnie bym wymienił tamtego gównionego, tak jak wam mówiłem, to jest jedna z rzeczy, która w firmie Apple nie wyszła, czyli pilot ten z taką dotykową płytką, totalna chujoza. I tak jak ta klawiatura motylkowa ona się chyba nazywała, tak? A teraz jest scissor, czyli nożycowa. Także te dwie rzeczy muszę przyznać, żeby spierman do Lili na całej linii, tak więc będę się męczył ze starym. Jestem trochę nastawiony do tej keto, że się zgrubnie za mocno, czyli że kilogramy pójdą w górę. Takie mam wewnętrzne przekonanie, a czy to się z rzeczywistością pokryje, to zobaczymy. No, dam wam znać. Zrobiłem ważenie zawodnika w dniu pierwszym. Wyniki srogie. Zobaczymy. Poza średnią 106 wychodzę, niestety. A zobaczymy, jaka będzie sytuacja, no powiedzmy, za 3 miesiące, bo dostałem przykaz od mojego keto trenera Pomilczura, żeby w ogóle nie brać tego pod uwagę, że się schudnie, tylko że się będzie człowiek lepiej czuł. Ale się schudnie, podobno ma się schudnąć przy okazji. Powiedział mi, że Eskimosi się żywią tak jak na tej keto i czy widziałem kiedyś grubego Eskimosa?
W zasadzie to nigdy w życiu jakiś Eskimosa nie widziałem. Tak więc grubego tym bardziej. Więc odpowiedź jest stwierdząca, że nie. Pociągniemy to do września, początku albo końca i zobaczymy.